Wszystkim z tej strony Kawala i lecimy z ostatnim odcinkiem Ataku Tytanów sezonu pierwszego. Wiem, że już w poprzednim odcinku prosiłam was, żebyście dali znać, czy chcecie, żebym wrzuciła owy z Levi'em, ale poproszę jeszcze raz, bo może ktoś randomowo wylądował na nowym odcinku. Zobaczmy ostatnią walkę w tym sezonie. A na końcu zrobię ranking z postaciami, które lubię, o które prosiliście. Zrobimy rozpierdol w mieście. Czy ona wpadła w ten? W tą sektę, gdzie się tam modlą cudownie, bo ona w coś wpadła i nie pamiętam, czy to w to, czy to nie w to. Kocham! To was boginie ochroniły? A mówię, sekciarze są straszni. W wolnych chwilach biegam po mieście, niszcząc wszystko. Ani w formie normalnej, ani w formie tytana. Ale nadal ciekawi mnie, dlaczego Levi miał zakrytą łapę. Nie, ona po prostu beach face. Od dziecka była trenowana. Więc ja się nie dziwię, że chciała się tym pochwalić. Przez coś przeszła, żeby osiągnąć ten poziom. Beach, please. Ty mi, Ania, lepiej powiedz, na chuj ci Eren. Ja wiem, pogódźcie się, już bądźcie psiapsi i naucz go. I naucz go utwardzać się. Jemu się to przyda. Wyjebane, kurwa, przelatuje, niszczy wszystko. Mikasa! Eren! Mikasa! Eren! Dobra. Levi'a mi pokażcie. Oni dopiero zaczęli! Dajcie im jeszcze 5 minut. W minimalnym stopniu. Jeb kamieniem w ryj! Ja wiem, pójdę do piekła. Normalnie wziąłem i zrobiłem. Tadam! Wiesz co, jak jest odpowiedzialność za to, to ja nie chcę. Nie, ja żartowałem tylko. Nie, nie, nie. Zajmij się sam tym wszystkim. Łe, kurwa. Źle się fajczy wszystko. Chcecie skuć typa, który ma umiejętności, żeby pomóc złapać, kurwa, Ankę. Ameby. Ale teraz muszę lecieć. Okej,
Ale znowu dostaniesz ręką, kurwa, nogą. Czemu to wyglądało tak, jakby mogła tylko jedną część utwardzić? Ty, czy to jest stary Eren? Złapało ją? A nie, jednak może więcej utwardzić. Dobra, tatuś jest po twojej stronie, ale zrobił ci traumę, kurwa, na całe życie. No dawaj, dawaj. Trzy zęby na krzyż. Okej, okay, nice! Mikasa! Za każdym razem, jak będzie mówiła Eren, będę mówić Mikasa. Obiecuję wam. Mikasa! To może być trudne. O, pijacka gra! Za każdym razem, jak Mikasa mówi Eren, pijesz. Operacja plastyczna instant. Kurwa. Goku vibe, włosy falują, on się świeci, jakiś przypakowany nagle bardziej. Jakim cudem już te oczy zregenerowałaś? Chuja! Minuta miała być. Ugryź ją w tyłek. A, w nogę też może być. Ale dlaczego oni w ogóle nie... Właśnie. Jezus, to wyglądało tak, jakby coś Mikasie się stało. Ale wszystkie zęby ma w porównaniu do Erena. Jak ja nienawidzę, jak przerywają coś. Dlaczego ojciec ją o to poprosił? To ja bym nie chciała, żeby taki tatuś był. Ona płacze! Gdzie jest jej ojciec? Fuj! Nie zjadł jej. Zresztą jakby nawet ją jakoś przegryzł, to i tak by jej odrosło wszystko. Ja wiem, że Eren miał odwalić całą robotę. Ja wiem. Ale poza Mikasą i Levi'em na koniec, to reszta po prostu patrzyła. Co to za plamki na buzi? A, Mikasa! Przepraszam. Zapomniałam.
Ale ona też ma plamki na buzi. Wiemy, że Amy użyła sprzętu Marco, ale dlaczego Marco stracił pół twarzy? Nadal tego nie wiemy. Znaczy wy wiecie, ale ja nie wiem. Czy ona się zahibernuje do czwartego sezonu i już jej nie będzie? Złapali ją, więc to, że jeszcze nie wyciągnęli żadnej informacji, nic nie znaczy. Coś się jeszcze wykmini. Nie są głupi. Bo gówno by zrobili. Czemu rozmawiają z sekciarzami? Widzę, że dwóch typów ma te cudowne łańcuchy, kurwa. Im bogatsi ludzie są, tym bardziej im siada na psychę i łatwiej nimi manipulować, kurwa, jeżeli chodzi o religię. Głupi. Nie, no mówię, złapaliście ją. Mikasa. Ja zniszczyłem pół miasta, jakoś tak ciśnienie ze mnie zeszło. Dlaczego oni uważają, że nic nie osiągnęli? Ale nadal ją macie. Dlatego pozostali powinni mu pomóc przy tym. No nie więcej czasu spędzają w sądzie i na przesłuchanie. O nie, bądź zazdrosny. Niż kuźwa na walce z tytanami. No nie miałem ręki, nogi, ale było zajebiście. Masochista, ja wam mówię. On lubi ból. Lubi, jak się go obraża. Mikasa! Przepraszam. A to będzie moja gra na to anime. Myślałam, że się rzuci mu na szyję czy coś. To jeszcze nie ten sezon, tak? Baby, ja jestem nieśmiertelny. O mnie się nie martw. Są 4 sezony ze mną. Pewnie umrę na samym końcu. Ale 4 sezony przebimbamy sobie, będzie fajnie. Nadal jest człowiekiem. Kaczuszki. Gęsi? Kaczki? Nie wiem. Tok. Już ci kiedyś chleb do ryja wpychała. Zjedz sam tę bułkę. Sus. Ta scena wyglądała tak, jakby miał się zaraz kurwa przemienić znowu. Pieniądze, władza. Kurwa, dobra. To co tu się będzie działo? Oj, klucz. Mówię, ta piwnica powinna być jakoś rozwiązana w tym sezonie.
Okej, jesteśmy po pierwszym sezonie Ataku Tytanów. I tak, uważam to za jedno z lepszych anime, jakie powstały, powstają jeszcze, no bo jeszcze zakończeniem. Ciekawi mnie bardzo reakcja ludzi na ostatni tom mangi. Ale nie mówcie mi nic. Nie chcę nic wiedzieć na ten temat, jak się kończy manga. Ja mam swoje przypuszczenia, że nienawiść do autora pojawiła się po tym, że... Nieważne, ja o tym wspomnę, jak już będziemy się zbliżać do czwartego sezonu, czy... Albo dobra. Moim zdaniem nienawiść ludzi do tego anime po pierwszym sezonie może się łączyć z tym, że główne postacie jednak umrą i nie uda się ogarnąć tego, co tam planują ogarnąć. Ale kuźwa, z tego co widziałam w kolejnych sezonach, to jakieś kurwa armaty, chuje, muje, dziwne rzeczy. To już w ogóle nie jest to, co w pierwszym sezonie, dlatego ciężko mi też określić, czy to może wpłynąć na taką, a nie inną reakcję wśród ludzi, więc chcę zacząć kolejny sezon, ale najpierw muszę obejrzeć OVA. Za co lubię to anime? Bardzo podoba mi się to, że nie ma głupich postaci. Tutaj każdy ma poza Erenem inteligencję na dość wysokim poziomie i potrafi patrzeć przyszłościowo na swoje czyny. Tutaj też mamy bardzo fajną dedukcję, co, jak, gdzie. Dlatego byłam w szoku, jak Armin odkrył, że to Anka jest tytanem. Znaczy podejrzewał, prawda? Uwielbiam kreskę, bo tutaj nie ma żywych kolorów. Znaczy, okej, pojawiają się w retrospekcjach, jak oni sobie tam żyli, z sielanka, leżymy na trawce, to wtedy są intensywne kolory. Ale bazujemy na brązach, które ja w anime po prostu uwielbiam. Bo to nam pokazuje brudność tego anime. Wydaje mi się, że zrozumiecie, o co mi chodzi, że to nie jest urocze anime, które jest dla każdego, że o, siądziemy wszyscy razem, babcia, dziadek, brat 8-letni i będziemy to oglądać, prawda? Tylko no, to nie jest miłe anime. Tutaj się leje krew, giną postacie, mamy zbliżenia z naturą. Ja tej Petry wam kurwa do końca nie wybaczę. Do końca. Muzycznie to anime to jest majstersztyk. Ja uwielbiam. Mimo, że w pierwszym sezonie pojawiło się kilka powtarzających się melodii, nie przeszkadza mi to w ogóle. Tak jak wspomniałam, melodia przy tym, jak Ania biegała po lesie, tam pierwsze pojawienie się jej, kurwa, kupili mnie totalnie. Melodia, która pojawia się za każdym razem, jak Eren się zmienia. Tak samo, wielbię. Openingi. Ja openingów nie oglądam, ja openingów słucham. Dajcie znać, czy chcielibyście zobaczyć reakcję na opening, bo widziałam, że ludzie też robią reakcje na openingi. Okej, znaczy... Okej, wiecie, to dla mnie nie jest zbytnio problem, żeby to nagrać. Pierwszy opening to jest moja miłość. Ja kocham tą muzykę, ja ją mam na playliście od x czasu. Chyba z samego początku, jak zaczynałam oglądać AOTA. Te tam milion lat temu, jak zaczął wychodzić. I do tej pory kocham. Drugi opening... Dźwiękowo mech... Bo to jednak jakoś tak nie podeszło mi. Nadal czekam na Sasageyo. Nadal nie jestem pewna, czy kupić sobie tą pelerynkę. Ale kusi strasznie. Albo te kurtki. Oni mają tak kurwa świetne te kurtki w strojach. W uniformach w sensie. Takie mocne 10 na 10 ode mnie. Tak jak już jesteśmy przy uniformach. Ja uwielbiam ich look. Naprawdę, bardzo mi się podoba to, jak wyglądają ich stroje. Ale wydaje mi się, że w następnych sezonach, już tych późniejszych, trzeci, czwarty, późniejszy, pff, kurwa, skończyłam pierwszy, ale późniejszy, no nie? W trzecim i czwartym wydaje mi się, że oni mają inne stroje. Ale ręki sobie nie dam uciąć. To jest tylko tak, jak mi się gdzie na przykład cosplay rzucił w oczy, albo jakiś fanart i... Staram się tego wszystkiego unikać, ale nie da się. Po prostu się nie da, jakbym nie próbowała, to zawsze coś gdzieś mi wyskoczy. Uwielbiam też, jak pokazane są sceny, jak oni są na tych takich... Kurwa, jak się nazywa? Ma coś tam do manewru. No, na tych piu, piu, piu. To jest tak pięknie zanimowane. Aż jestem ciekawa, jak to jest przedstawione w mance. Bo w mance nie mamy tej takiej dynamiczności, więc...
Czy z tej ciekawości sobie sprawdzę, jak wyglądały na samym początku te sceny. Kocham za pracę kamery, jakby to nie brzmiało. I to, jak płynnie to wszystko podąża za bohaterem, którego aktualnie pokazują. Bo zdarzają się anime, gdzie to jest strasznie cięte, poklatkowo i nie czujesz tej dynamiki, jak to oglądasz. A tutaj masz wrażenie, że jesteś tam i to widzisz na żywo. Kurwa, jakie rozkminy. Znienawidzicie mnie za to, jak długi ten odcinek będzie, sorry. Dobra, przejdźmy do rankingu. Za cholerę nie uzbieram 10 postaci, które lubię. Kurwa, prędzej 10 tytanów, których zapamiętałam i których lubię, bym wymieniła. Piąte miejsce. Armin. Za to, że lubię jego głos. Wiem, że on nie ma jakiegoś takiego mega męskiego głosu, no ale to nadal uznajemy, że to jest dzieciak. Ale bardzo podoba mi się to, jak postacie myślą logicznie i nie są jebanymi debilami. To wystarczy, żeby się tam załapał. Miejsce czwarte, Anka. Ja uwielbiam, jak damskie postacie są dobrze przedstawione. A póki co nie mamy jej backstory. Znaczy mamy tam taki zalążek, że trenowała od dziecka i że ojciec coś tam jej wpajał. No w każdym razie pojebana rodzina. Ale jej beach face, mimo że na początku tak no niekoniecznie, to jest naprawdę przyjemna żeńska postać. Zdecydowanie przyjemniejsza od Mikasy, która żeryja Eren i... No dobra, jest silna. Ale może być silna bez darcia mordy. Miejsce trzecie. Koni. Nie mam zamiaru tłumaczyć dlaczego. Po prostu go kocham. Plus przypomina mi troszeczkę Tanakę z Haikyuu, więc to jest... Miejsce drugie. Hanji. Bo ta postać jest popierdolona. I to mi wystarczy, żeby ją lubić. Kocham to, jak reaguje na tytanów. Bo odcinek, gdzie przeżywała śmierć... Tam, Jezus, nie pamiętam jak ten typ się nazywał. Czy typ, kurwa. No w sensie chodziło mi o tego kanibala. Jak się oryginalnie nazywał. No w każdym razie Sean jej jakoś tam... No jak opłakiwała śmierć tytanów, których tam Anka zamordowała. Bardzo mi się ta reakcja podobała. Podoba mi się też jej ludzkie podejście do tego. Do tytanów, kurwa. Jej, no. Ja mam... Tej postaci! O, trzymajmy się tego, że mówię, że tej postaci. Ja mam problem z tym, przepraszam. I miejsce pierwsze, Saszka, bo ziemniaki. Ja wiem, że ta postać to jest ameba. I jej nie było praktycznie na ekranie. Ale ja ją po prostu kocham. I czekam po prostu na jej śmierć. Żeby się załamać psychicznie. Dobra, teraz będą spoilery, nie spoilery. Co wiem o tym, co się stanie, bo niektórych rzeczy trudno uniknąć. Więc wiem o Hanji, wiem o Saszce. Moje domysły co do następnego sezonu. Reiner jest opancerzonym i się jakoś o tym dowiedzą. I to tyle. Ciekawi mnie bardzo, o cholerę chodziło w końcu z tym Marco. Czy ja coś przegapiłam teraz, jak oglądałam? Ciekawi mnie, czy w drugim sezonie już pójdą do piwnicy, po małe kotki. I czy Anka wyjdzie z kryształu. No bo to jest ten kryształ, którym ona się jakby osłaniała, czy to jest coś innego? I o cholerę chodziło z tym, że oni zaczęli się łączyć w pewnym momencie. Co było fujka? I dlaczego? I dlaczego Anka płakała? Znaczy mogę się domyślać, że płakała dlatego, że sytuacja potoczyła się tak, a nie inaczej. O, jeszcze co do przypuszczeń. Zastanawiam się, czy Eren też osiągnie ten poziom kontrolowania tytanów jak Anka. No bo ona tym pierścionkiem się ledwo zadrapała w palec. On się pogryzł cały i zrobił chuja. Więc liczę na to, że późniejszymi odcinkami on już będzie na coraz wyższym poziomie. Ciekawi mnie tak samo, dlaczego Anka jest tytanem. I kto jeszcze jest tytanem? I kto jest tym wielkim, wielkim tytanem? Dobra, tyle pytań, tak mało odpowiedzi, będziemy lecieć z następnym sezonem.
Przypominam, żebyście dali znać w komentarzach, czy chcecie, żebym nagrała owy. I widzimy się w innych seriach i w następnym sezonie. Dzięki bardzo za oglądanie, trzymajcie się, pa!